Dzień dobry. Poranny czesak językowy. O poranku eksperymentując z rozmaitymi możliwościami spotykania się online, zaczynamy. Zadałem pytanie, czy weźmiecie udział w tym eksperymencie. Liczę na to, że padło gremialne weźmiemy, a przynajmniej, że część z odbiorców nie zauważyła błędu literowego, ponieważ tak działa język. Rozpatrujemy czy filtrujemy drobne szumy informacyjne, a chcemy usłyszeć przede wszystkim treść. Nie podoba się to tym, którzy dbają przede wszystkim o poprawność językową, bo chodzi o cyzelowanie każdego elementu. No tak, i tutaj okazuje się, że jestem w sprzeczności z rozmaitymi przez siebie realizowanymi celami, ale niech tam. Czyli weźmiemy to jaka forma? To forma czasownika wziąć, a nie wziąć. O wziąć kiedyś debatowano, przyczyniła się do tego Krystyna Pawłowicz, profesor prawniczka, polityczka, a obecnie. Sędzia w Trybunale Konstytucyjnym, która zdaje się, że gdzieś uparcie tego wziąć broniła. Ja, jako przewrotny językopoznawca i trochę relatywista, ze względu na to, że badam przeszłość języka, zawsze mogę powiedzieć: różne rzeczy były i to, że jakaś forma zwyciężyła, została uznana za poprawną, normatywną, to czasem jest wynik różnych oddziaływań, nie zawsze takich, które można nazwać racjonalnymi. Na tym polegają innowacje językowe, że coś było, 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 aż wreszcie przychodzi ktoś i zaczyna mówić w inny sposób. Stąd te nasze współczesne spory, na przykład o to, czy można mówić, że ktoś jest zaopiekowany. Gdy w poprzednich latach i wiekach bywał tylko opieką objęty. Prawda? To też, kiedy mnie urocza pani redaktor Radłowska z gazety wyborczej, pytała troszeczkę z taką myślą, że będę sobie używał na Krystynie Pawłowicz. Ja mówię, że różne rzeczy były i co Sienkiewicz też pisał, wziąć. I nie tylko Sienkiewicz, i jeszcze przed nim, i wyszukiwarka. G na pewno by nam jeszcze coś pozwoliła odnaleźć. Więc o czym mowa? O weźmiemy i weźmiecie. Problem rodzi się wtedy, kiedy forma jakiegoś wyrazu, na przykład, będąca zupełnie niepoprawną, czy uznawana za niepoprawną, odczuwana jako niepoprawna, rzadsza, bo niepoprawna. Przedostaje się do tekstu, w którym budzi jakiś kontrast i zdziwienie. Na przykład tutaj mamy tekst naukowy, politologiczny, i nagle się okazuje, że w tym tekście naukowym, politologicznym, ktoś z autorów, ktoś z recenzentów, ktoś z redaktorów językowych, a na końcu korekta, a nawet i inteligentni składacze, Przepuścili to pech oczywiście, bo zwykle się tak nie dzieje w tekstach naukowych. Przepuścili formę weźniemy, oddziaływanie to było możliwe, gdy weźmiemy pod uwagę ogrom poruszanych w trakcie rewolucji kwestii, z których najważniejsze to wolność jednostki, rządy przedstawicielskie, prawo narodów czy dyktatura. Nie chodzi mi o żadne takie poużywanie sobie na kimś, haha, ha, prostactwo, wieśniacka forma. Nie, nasz język to jest całość, to, to nie tak. Na przykład w dobrym słowniku też nie w najmniejszym stopniu nie wyśmiewamy czy nie potępiamy, ale w płęcie naszych porad poprawnościowych w płęcie informujemy. Ta forma nie mieści się w normie, a jej użycie jest wyborem. Tego, kto tekst pisze, to tak jak ja sobie zaryzykowałem dzisiaj i zapytałem, czy weźmiecie udział w tym eksperymencie. Morał na koniec porannego czasaka językowego myśleć. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.